Państwo, bardzo miło nam Państwo powitać na spotkaniu autorskim z Danielem Chmielewskim. To będzie spotkanie również z dodatkowymi gośćmi, a właściwie gościniami. To będą niespodzianki w trakcie. My nazywamy się, jestem Aspecka, Natalia Szostak, prowadzimy na YouTube kanał Krótka Przerwa i dlatego mamy to szczęście dzisiaj rozmawiać z autorem. No i musimy Ci zadać, Dania, na początku to pytanie, które wszyscy Ci zadają. Już słyszałyśmy, telewizja też o to pytała. Czyli był mit sumaryjski 4000 lat temu, była Olga Tokarczuk 12 lat temu. Jak to się stało, że teraz jest Twój komiks? Wojtek Szot, mój wydawca tutaj właśnie siedzący, powiedział, Daniel, czy chciałbyś zrobić adaptację książki Olgi? I tak, powiedziałem. Bo nie bywali mi z korporacji, jak siedziałem na słuchawce i właściwie byłem bezrobotny i potrzebowałem faktycznie zacząć życie od nowa, więc Wojtek właśnie mnie uratował tym projektem. I faktycznie przeczytałem tę książkę i zdecydowałem, że chcę spróbować swoich sił. Mimo że dotychczas faktycznie robiłem książki, w sensie komiksy autobiograficzne, mocno egocentryczne i tak dalej. I chciałem właśnie zobaczyć, czy to, że mi się wydaje, że umiem robić komiksy, się przełoży na to, żeby faktycznie zrobić coś nie o sobie. No tak, padło takie określenie, bo podsłuchiwało się, co nie będziemy ukrywać, że ta książka Olgi Tokarczuk, czyli Anna i inny w grobowcach świata, jest komiksowa, że ta narracja jest komiksowa. Co to w ogóle znaczy tak naprawdę dla Ciebie, jako dla autora komiksu, że jakiś materiał jest komiksowy? W sensie mi się wydaje, że książki Olgi właśnie, nie wiem dlaczego ludzie tak myślą, no z drugiej strony faktycznie nie wiem, a będziesz prowadzić swój klub, został zaadoptowany na film, więc jakby jest to literatura, którą da się zaadaptować, tak, do innego medium, ale mimo wszystko jakby w swojej esencji jest to bardzo mocno zakorzenione jakby w języku i ta plastyczność jest faktycznie sprzężona niesamowicie jakby z językiem, tak, i nie da się tego języka przełożyć faktycznie na obrazy, bo wtedy to się robi tanie i tandetne. Dalej. Więc jakby trzeba zupełnie inaczej podejść do tej materii narracyjnej i do jakby samych koncepcji, które są dla ogólnie. I to wszystko sprawia, że praca nad takim komiksem to nie jest moment, tylko to są lata. Jak długo nad tym pracujesz? 3 lata chyba, albo więcej, nie wiem, ale powiedzmy, że 3 lata to tak ładnie brzmi. I z 2 lata faktycznie jakby pracowałem nad samym scenariuszem, więc i to było bardzo skomplikowane, bo jakby musiałem otrzeć jakby całą tę książkę tak do cna i do jakby znaleźć rdzeń tego, co jest istotne. Plus jakby chciałem wypełnić ten komiks rzeczami, które mnie interesują i które są dla mnie ważne i które można sprzęgnąć jakby i z samymi tymi mitami scenaryjskimi i z ogólnie literaturą Olgi. Więc faktycznie wciągnąłem w to sytuacjonistów francuskich właśnie, którzy działali w latach 50. 60. W dużej mierze i zajmowali się koncepcjami urbanistycznymi. Powołuję się też na książkę Planet of Slums Mike'a Davisa, która dotyczy faktycznie jakby slumsów obecnie na świecie, które zajmują wręcz większą część świata obecnie i faktycznie nie czujemy tego, bo żyjemy sobie w wygodnej enklawie tutaj w Europie i wszystko jest spoko i możemy mieć tylko swoje jakieś tam problemy większe, mniejsze, ale to jest nic w porównaniu z tym, jak wygląda życie, jeśli można to nazwać życiem, ogromnej rzeszy ludzi na całym świecie, tak? Więc chciałem wpleść tę geopolitykę jakby w to. I jakby też zastanawiałem się, że skoro mity
miały objaśniać świat i legendy i tak dalej, no mity głównie, tak, objaśniać świat i tłumaczyć zjawiska. Tak, chciałem odejść od, nie wiem, pokazywania poprzez mit, nie wiem, przesileń roku i tam działania, że tutaj jest wiosna, tutaj zima i tak dalej. Tylko zobaczyć, czy mit może też nam pomóc objaśniać sobie świat obecnie pod kątem właśnie geopolitycznym chociażby. No dobrze, ale jest to dzisiaj dzień premiery tego komiksu. Myślę, że wielu z Państwa, może i większość jeszcze komiksu nie miała w rękach. No to może tak powiedz pokrótce, o czym to w ogóle jest? Jaka jest tam fabuła? Trudne. No to jest trudne, bo jakby fabuła jest też taką trochę detektywistyczną robotą naszej głównej bohaterki, która odkrywa kolejne jakby poziomy wtajemniczenia. To tak bez spoilerów. No właśnie. Może zamiast fabuły opowiem o tym, jak ta fabuła gdzieś jest przemknięta z technologią myślenia o tym albumie, więc istotne jest to, że jak w różnych mitach jest ten świat pionowy, hierarchiczny, gdzie na dole jest to, co najgorsze i na górze jest to, co najlepsze i bogowie i tak dalej. Jakby tutaj po pierwsze jakby zdecydowałem zrezygnować w ogóle jakby z tego boskiego aspektu tego mitu i zakorzenić to w jakiejś bardziej tradycyjnej społeczności ludzkiej, tak, pozbawionej jakiejkolwiek religii w takim sensie właśnie, że tutaj są jakieś nadnaturalne moce albo nadnaturalne postacie. Jeśli są, to wyłącznie jakby jest to kwestia statusu i wpływu społecznego. I więc jakby tutaj mieliśmy ten istotny pionowy element, tak? A jednocześnie to, co mnie od razu uderzyło przy pierwszej lekturze książki Olgi, było to, że nasza bohaterka jest cały czas w ruchu i biega od jednej postaci do drugiej i próbuje właśnie uratować swoją ukochaną. Tyle mogę zdradzić z fabuły, tak? Tutaj na planszach nie ma tutaj spoilerów tutaj tam za nami, więc wybrałem tylko takie plansze, żeby głównie z początku albumu, więc chodzi o to, że jest sobie mieszkanka miasta Uruk, nie wiadomo co to ten, ale powiedzmy, że niedaleka przyszłość, i ona schodzi do podziemi tego miasta i spotyka swoją siostrę i tam zostaje u tej siostry. Jej kochanka młoda nie wie właściwie dlaczego to się stało i zaczyna biegać po różnych instancjach, próbując się dowiedzieć, co się stało i czy da się, czy ona została zamknięta w trud u tej siostry, ta Inanna, i czy można ją jakoś wyratować. Więc od razu mi się to rzuciło, że to jest faktycznie jakby taka powieść drogi, że cały czas nie tylko porusza się z punktu A do punktu B, ale też jakby w wyniku tej drogi poznaje coraz więcej tego świata. I więc przeciwstawiłem tę pionową hierarchię tego świata jakby temu poziomemu formatowi tego albumu, tak? Więc dlatego on jest poziomy i możemy, są często jakieś obrazki, ilustracje na całą rozkładówkę, które faktycznie pozwalają odczuwać tę poziomość i jakby tę panoramiczność tego, więc a jednocześnie, skoro już faktycznie jest ta droga i ten poziom, no to faktycznie pomyślałem, że mogę też formalnie pokazać jakby tę hierarchię i czasem obracamy ten album tam 90 stopni i tak dalej, żeby faktycznie nagle poczuć absolutny pion tego miasta i tę różnicę tych wszystkich sfer. Też jakby kolory blakną i bardziej idziemy właśnie w dół miasta i tak dalej. Więc jest dużo takich formalnych zabiegów sprzęgniętych bardzo mocno z fabułą i jakby z tą podwaliną ideologiczną tego pionu i poziomu. Powiem tylko tyle, że jakby z jednej strony to była bardzo samotna robota, ten album, bo faktycznie do momentu jego złożenia i wysłania do korekty nikt nie czytał tego albumu. Ja nawet przeczytałem go dechy do dechy dopiero kilka dni temu.
Więc jakby nie wiedziałem, poza tymi takimi momentami, jak ten odcinek Black Mirror, tak, że nagle ojejku, to jest ten pomysł, który ja miałem i to działa, tak? Więc okej, to chyba dobrze to będzie działało. I to ogólnie to była bardzo taka samotna robota, a z drugiej strony faktycznie była bardzo zespołowa, bo tutaj już na ogromną skalę wykorzystałem pracę modelek i modela, czyli mnie. Ja pozowałem jako role męskie, a jako role kobiece pozowały właśnie moja żona Olga Brubel i też czasem moja córka Greta Chmielewska, która tutaj stoi teraz przy mnie. I siostra Olgi, właśnie Urszula Łazowska, która niestety dzisiaj ratuje zwierzęta, bo jest techniczną weterynarii, więc nie może być z nami. I tak, więc jakby faktycznie Olga przez 3 lata pozowała, trochę wbrew sobie, ale to może opowie zaraz. I też jakby zdecydowałem, że chcę, żeby ten album był artefaktem, bo nie lubię komiksów komiksowych, nie lubię komiksów, które wyglądają tandetnie i brzydko, i chciałem, żebyśmy faktycznie trochę podnieśli poprzeczkę estetyczną. Więc moją bardzo dobrą znajomą ze studiów, z którą już współpracowaliśmy na różnych płaszczyznach, Alicję Kopse z poważnego studia, zaprosiłem, żeby zaprojektowała ten album. Więc to też była trochę trudna droga pod kątem właśnie tego, że mieliśmy różne zamysły, trochę to inaczej wyszło, ale ostatecznie jest to piękny artefakt. I jakby to wszystko by nie zadziało się bez tej całej pracy zespołu. No to może już skończmy z zapowiedziami. Zaprośmy tutaj obie panie. Można je nagrodzić. Tak naprawdę, o ile pozowanie było trudne, to dużo trudniejsze było zwracanie się do treści tego.